En un primer tiempo que hemos tenido muy igualado por oportunidades por parte de los dos equipos. Wydaje mi się, że w pierwszej połowie mieliśmy bardzo wyrównane spotkanie i obydwie strony miały swoje okazje. Y al final el equipo que más concentrado ha estado ha sido el que ha ganado, porque nosotros hemos tenido sobre todo 10 minutos que hemos perdido la concentración y la intensidad. Wydaje mi się, że wygrała drużyna, która utrzymała tą koncentrację przez dłuższy czas. I ta drużyna wygrała, ponieważ my mieliśmy swoje 10 minut, kiedy utraciliśmy tą koncentrację. I creo que en esos 10 minutos hemos perdido el partido. Ellos han tenido más fe en la victoria y al final la han conseguido. Wydaje mi się właśnie, że ten mecz przegraliśmy w te 10 minut. Drużyna przeciwnika miała więcej wiary w zwycięstwo, no i udało im się. Quizá la necesidad tan importante que tenían de conseguir ellos puntos ante su situación ha hecho que estén más metidos que nosotros en el segundo tiempo en el partido. Możliwym jest to, że sytuacja w tabeli, jaką miał Ruch Chorzów, dosyć trudna, spowodowała, że byli bardziej skoncentrowani i bardziej zdecydowani, aby ten mecz wygrać dzisiaj. Y al final creo que el que mejor ha buscado la victoria y más concentrado ha estado ha sido el que la ha obtenido y creo que la han merecido. Wydaje mi się, że zwycięstwo było bardziej zasłużone dla drużyny Ruchu, ponieważ bardziej tutaj nastawiała się na to, żeby wygrać i bardziej o to walczyła. Dobry wieczór Państwu. No, na pewno nie był to dla nas łatwy mecz. Wiedzieliśmy, że zespół Piasta prezentuje dobry poziom. Było widać, że jest to zespół bardzo taki nastawiony pozytywnie, że bardzo zależało im w tym spotkaniu na odniesieniu zwycięstwa. No nam też. W pierwszej połowie ta gra nam się nie układała. Było widać jednak dużo nerwowości, dużo takiej niedokładności i to nie przekładało się na płynność w grze. Zawodnicy jednak taktycznie dobrze zachowywali się w tej pierwszej połowie. Nie dopuszczaliśmy piłkarzy Piasta do jakichś klarownych sytuacji, może poza jedną interwencją Matusa Putnowskiego, który popisał się kapitalnym refleksem. Natomiast druga połowa no to już był trochę inny ruch, taki bardziej swobodny, bardziej zdeterminowany, lepiej operujący piłką. Także no, gratuluję drużynie i kibicom również tego zwycięstwa, tej inauguracji, no bo w naszej sytuacji każde trzy punkty są bezcenne, a te pierwsze tym bardziej były istotne.